Ryszard Gąsiorowski, prokurator Prokuratury Okręgowej w Koszalinie. Panie prokuratorze, dzisiaj wpłynął wniosek o przedłużenie aresztu dla Miłosza S. Jaki jest powód? Powodem jest to, że dotychczasowo prowadzone śledztwo nie zostało jeszcze zakończone. W tym śledztwie do wykonania pozostaje mnóstwo czynności procesowych. Nie ma także jeszcze najważniejszych opinii pozwalających rozstrzygać w tej sprawie. W takiej sytuacji prokuratura okręgowa zdecydowała, że tymczasowe aresztowanie wobec Miłosza S. powinno zostać przedłużone na okres kolejnych 3 miesięcy. Ponieważ stosowanie tymczasowego aresztowania należy do sądu, to również przedłużenie tego środka zapobiegawczego może odbyć się tylko i wyłącznie na podstawie postanowienia sądu. Z tych powodów do Sądu Okręgowego przekazano akta sprawy i wniosek o to, żeby tymczasowe aresztowanie przedłużyć. A czy powiecie, jak są podejrzani? Nie, w tej chwili nie ma innych podejrzanych. Jedynym podejrzanym w sprawie pozostaje Miłosz S. i z takim zarzutem, jaki mu przedstawiono w toku pierwszego przesłuchania.